Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pewnie jak już wiecie, w poniedziałek o godzinie 20 na serwery testowe Overwatch wjechała ona, czyli aż 29 bohater Overwatch. Ja już chwilę pograłem, w tym filmie chciałbym wam pokazać jej wszystkie umiejętności, jak ona wygląda, jak się nią gra, no i czy wyszło Blizzardowi to dobrze. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem. Miłego oglądania! No to jesteśmy na obszarze testowym, przed wami ona, 29 bohaterka Overwatch, czyli Ashe. Zobaczmy szybko jej umiejętności, przejdźmy przez to. Lewy przycisk myszy jest to podstawowy atak, karabin półautomatyczny zadający 40 obrażeń. Pod prawym przyciskiem myszy przytrzymaj, aby przybliżyć widok, co zwiększa zadawane obrażenia do 85 i celność, ale zmniejsza szybkostrzelność i zmniejsza dość mocno, ale to zaraz zobaczycie w samej grze. Pod Q mamy Boba. I co do Boba, to ma on 1200 HP, zadaje 120 obrażeń przy szarży, dodatkowo potem zadaje 80 obrażeń na sekundę, 14 obrażeń z każdego wystrzeliwanego swojego pocisku i trwa ta umiejętność, czyli Bob jest obecny na polu walki przez 10 sekund. Kolejna umiejętność Ashe znajduje się pod shiftem i jest to obrzyn. Strzelasz do stojących przed sobą przeciwników, wystrzał odrzuca ciebie i ich do tyłu, czyli można zrzucić, można się również odepchnąć od ściany czy od podłogi. Co do obrażeń, to obrzyn zadaje 90 obrażeń spadających oczywiście wraz z odległością i ma 10-sekundowego cooldowna. Ostatnią umiejętnością pod E jest dynamit. Rzucasz ładunek, który po krótkiej chwili wybucha. Możesz go też zdetonować strzelając w niego. No i już wam tłumaczę, o co chodzi. Sam dynamit przy wybuchu zadaje 75 obrażeń od eksplozji, a potem zadaje 100 obrażeń paląc przeciwników, także jeśli znajdziesz się w jego zasięgu bardzo blisko, to dostajesz 75 od wybuchu, a potem 100 z czasem płonąc, zasięg 5 metrów, rzucanie przez około 2 sekundy i cooldown 10 sekund, wybucha po 5 sekundach, można go zdetonować strzelając w niego. Zaraz to wszystko wam postaram się pokazać na obszarze treningowym. Wkraczamy do akcji. Także jest Ashe, to jest jej podstawowy karabin. Tutaj mamy przybliżenie. Bum! I zadajemy, tak jak mówiłem, 85 obrażeń lub 40 strzelając bez przybliżenia. I zobaczcie teraz na prędkość strzelania. To jest strzelanie bez przybliżenia. Strzela bardzo, bardzo szybko, naprawdę. Dużo szybciej niż McCree. Za to przy przybliżeniu strzela... No sporo, sporo wolniej. Obrażenia są większe, ale strzela dużo wolniej. Bardzo długo przeładowuje również aż karabin. Zobaczcie, jak ja wystrzelam cały magazynek, czyli 12 sztuk amunicji, to przeładowanie trochę trwa. Oczywiście możemy zacząć strzelać z niepełnym magazynkiem, no ale wtedy mamy niepełny magazynek. Pod shiftem, tak jak mówiłem, jest obrzyn, który mnie odrzuca i ich odrzuca. To można wykorzystywać również do przemieszczania się po mapie. To akurat jest bardzo fajne, zaraz wam postaram się to pokazać. Bam! I wskakujemy na wyższy poziom. Również możemy się odepchnąć od ściany przy ucieczce, czy po prostu przy zmianie miejsca, w którym chcemy być. No i pod E ten wspomniany granat, czy granat, dynamit. Rzucamy, możemy w niego strzelić i go zdetonować. Zadał obrażenia i teraz zadaje te 100 obrażeń z czasem, a przeciwnicy płoną. Bardzo fajne. No i oczywiście ostatnia umiejętność, czyli pod Q. Słynny Bob. Bob, zrób coś. Bob, do something. Bob, zrób coś! Bo biegnie, jak widzicie, szarżuje tak jak Reinhardt prosto przed siebie i osoby, które napotka, zadaje im obrażenia, a potem stoi i strzela do wszystkiego, co się rusza. Bardzo to jest fajne, że my podczas tej umiejętności po rzuceniu Boba również gramy, także nie wyklucza nas to z rozgrywki i to jest bardzo fajne. Potrzebuję lekarza. No ogólnie naprawdę ta postać wygląda przepięknie i epicko, jej umiejętności i cały gameplay wygląda to wszystko bardzo, bardzo fajnie. Tak jest, i podsumowując, pod lewym przyciskiem myszy mamy takie szybkie strzelanie, jeśli prawym przytrzymamy, to przybliżamy trochę, mamy lepszy celownik, zadaje dwukrotnie większe obrażenia, ale strzela zdecydowanie wolniej.
Pod shiftem mamy obrzyn, który odrzuca przeciwników i nas również. Pod E mamy dynamit, który możemy zdetonować strzelając w niego. Zadaje obrażenie przy wybuchu, a potem 100 obrażeń z czasem paląc przeciwników. No i pod Q słynny Bob, zaraz go jeszcze raz spróbujemy tutaj uruchomić. Ładujemy szybko ulta. Dobra, ult gotowy, także bierzemy Boba. Spróbujemy tu zszarżować te boty, które są tu. Bob biegnie, uderza, no i potem już jest rozpierducha, a my do tego jeszcze strzelamy, także dwa w jednym. No to jesteśmy. Ustawiłem grę na botach, bo w normalnej rozgrywce nie da się zdobyć normalnej drużyny. Albo gramy 6x6 aż, albo w ogóle. Mapa oczywiście wybrałem drogę 66, żeby było klimatycznie, rozbity pociąg. Mam nadzieję, że w drużynie przeciwnej będzie McCree. Czekajcie, ja sobie wyłączyłem HUD, ale spróbuję go włączyć, no bo bez tego nie ma sensu. Próbuję wam pokazać kawałek rozgrywki, jak to wygląda. Mam nadzieję, że troszkę coś zrobią ci przeciwnicy. To może być różnie. Ale gra się nią bardzo fajnie, naprawdę. Epicka. Ja oczywiście, przymknijcie oko na mój skill na PC-cie. Jak wiecie, ja nie gram na PC-cie w ogóle. O, spróbuję go zrzucić. Okej, poleciał. Zapominam, że ona aż tak szybko strzela. Kurde. Zabiją mnie. Jest McCree, ale po naszej stronie. Czyli to jeszcze z czasów, kiedy Ash była razem z McCree. Chodź kogoś zabić w końcu. Działają mi na nerwy. Czekamy, aż Boba napompujemy i zobaczymy, co się stanie. No ale aż bardzo fajna. Bardzo fajnie zdywersyfikowane są jej umiejętności. Fajnego robią z niej bohatera. Naprawdę, już to powtarzałem przy ostatnim. Jest McCree. O nie. Cholera. Chciałem powiedzieć, że mówiłem to już przy filmie ze skórkami, że naprawdę jest mega dopracowany ten bohater. Naprawdę jest kompletny. Bardzo mi się to podoba. Mam wrażenie, że poprzedni bohaterowie przy premierze, zwłaszcza Doomfist, no nie byli tak dopracowani. Ja pamiętam jakiś... No, ten jest naprawdę idealny. Jest idealny, super go zrobili. Ma wszystko, co bohater powinien mieć. Rusza od razu z fajnymi skórkami. Kurde. Nikogo nie zabije. Bob celuje lepiej ode mnie. Szkoda, że w tą stronę, bo bym zepchnął sobie kogoś. Leczenie! Leczenie! O, w końcu jakiś kill! Padła. Jest McCree. Mój odwieczny wróg. Elegancko. Jak raz wpadnę ty? Chyba, dynamit pali również aż, także to trzeba, na to trzeba uważać. O, ładnie teraz. I uwaga, idą dranie. Ej, zabraliście mi go. Bardzo, bardzo, bardzo fajny, mobilny, mocny, przyjemny do grania bohater.
No to poznaliście wszystkie umiejętności, aż zobaczyliście ją w akcji. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba, co myślicie o nowym 29 bohaterze Overwatch. Mnie chyba nie musicie pytać o zdanie, bo to widać, mi ona się bardzo podoba. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapkę w górę, a jeżeli ktoś jest nowy, to zasubskrybować mój kanał z dzwonkiem. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!